Dobrze, że jesteś. No to jak? Pomożesz staremu Nidasowi zdobyć czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. Chodźmy, tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A no nie, ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po pas w bagnie. A co będę gadał? Młodzieży historia nie interesuje. Chodź, łowisko jest niedaleko! Żwawo maszerujesz jak na swój wiek. A żebyś mnie za młodu widział. Jednego dnia 30 mil robiłem w pełnym rynsztunku. To tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać małże. Problem w tym, że tylko niektóre skrywają perły, a czarne są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo poszukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Aha, czyli to ja mam nurkować. No, bo widzisz, całe życie w piechocie służyłem, więc za morzem nie przepadam, a i płuca już nie te, co kiedyś. Także, no tak. Cóż... Klient nasz pan. Moc wiecznego ognia będzie z tobą. Wiecznego ognia będzie z tobą. Zaraza. Musiałem je zwabić tym całym pluskaniem. Wszystko w porządku? Drasnęły mnie tu i tam, ale jak pod sodem się wylizałem, to i to wytrzymam. Jak tam? Udało się? Czarna perła, tak jak chciałeś. Piękna i wyjątkowa, niczym moja Letta. No, jak to mawiał Konetabl Natalis, zasłużyłeś na medal. Albo nawet tydzień przepustki w Zantuzie. Zadowolę się pieniędzmi. A tak, właśnie, słuchaj, głupia sprawa. Nie wziąłem ze sobą złota. Rozsądnie. Prawda? Niebezpieczne teraz gościńce. Nie to, co kiedyś.
Spotkajmy się w Nowigradzie. Wtedy ci zapłacę co do grosza. Słowo piechura. Srebra, co? Dawaj go bez mu! Witaj. Czekajcie, czekajcie. Ten jest naprawdę śmieszny. Czym się różni Nilfgaardczyk od utopca? No. Utopce potrafią pływać. Jeszcze jeden taki suchar i pójdziesz pływać z nimi. Nie ma złych drakarów, nie ma złych powodów. Są tylko podłe załogi. Witaj, podróżniku. Odzyskałem skradziony róg i zabiłem złodziei. Szkoda ich, to nie byli źli ludzie. Nie dali mi wyboru. Co z nagrodą? Bierz i następnym razem zapoluj na potwory. Nie chcę na plecach dać. Iść z tą bolączką? Chcesz córkę na kapłankę Freji oddać? A pewna jesteś, że ona miła bogini? Skąd ci teraz to do łapu? Zrobiła, ale jak już pytasz, zupę z baranią. Dasz mi potrzymać miecz? Ale się wczoraj zrobiliśmy. Broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Brawo, Wiedźminie! Mam temat na kolejną balladę.
Geralt, wiedźmin i poławiacz pereł, proszę. Twoje pieniądze, zasłużyłeś na nie. Bez ciebie nie dałbym rady. Warto było? Myślę, że tak. Leccie jest chyba miło. Jak to, nie skomentowała twojego wyczynu? Letta niczego już nie komentuje. Od dawna. Widzisz, Letta jest chora. Coś z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz już nawet nie mówi. Myślałem, że jak zobaczy te perły, coś się w niej obudzi, że się chociaż uśmiechnie. Wiesz, często mówiliśmy o tej głupiej obietnicy. To był taki nasz żart, tylko nasz, od lat, ale nie zadziałało. Przykro mi. Mnie też, mnie też. Bywaj, Geralt, szerokiej drogi. Nie poznajesz? Pokażcie, co wnosicie, mówię! Żeby choć dzieciak głodne nie chodzi. Żeby mój skarb był taki odważny. Nie lubimy tu włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów. To czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zasiądz sam. Nadzoruje. W rzeczy samej. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. Tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Dzięki. Bywaj. To nie jest trop Garkaina ani Fledera. Wygląda na to, że był osłabiony i skradał się na brzeże. To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny.
Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Ta twoja sprawa do załatwienia, to coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, jak stracę. Dołączę do ciebie później, zaczekasz? Niech będzie, byle niedługo. Wiesz, gdzie urzęduje nadzorca? Tak, uciąłem sobie tam pogawędkę z jednym strażnikiem. Do zobaczenia. Chodźmy po nagrodę. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja. Wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić z tonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni. Straże! Do ciemnicy z nimi! Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. Oszalałeś? Co ty wyprawiasz? Wszystko ci wytłumaczę. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak, do zobaczenia. Starej nie zaczepiaj, bo cię kijem pogłaszczę. Dziękuję za pomoc, Geralt. Bez ciebie byśmy go nie dorwali. Nie szwędaj się tu.